7:01. Zaczynamy kolejny dzień zmagań. Może nie tyle zmagań, bo zmaganiami to nie mógłbym, nie mogę tego nazwać zmaganiami. O ty mendo. Wiecie, że nie potrafię budzika wyłączyć w telefonie, w Samsungu? Jakiś ma problem Samsung. Mam wyłączony, brak alarmów, a on mi codziennie piszczy. Zaraz muszę, gdzieś będę jeździł. Zaraz, zobaczymy co jest do zrobienia i tak dalej. I będę decydował co dalej, bo mam mnóstwo rzeczy dzisiaj do zrobienia. Cholerę rzeczy. Ojej. Żarował, kurde. Skąd ma? I to będzie przecież do rozpalania pieca centralnego. Ja jest. Pokażę. Kawa. To tak. Do pieca rozpalania. Pokaż te twoje pety. Zademonstruję ci. Ile czasu je robisz? Ostatnio niecałe 10 minut. Dzisiaj, to rano sobie robisz czy wieczorem? No, rano. A ty je masz nabite lepiej niż ta chyba, co? Pokaż. Ale do ogniska będzie dobre. Jaki zbiornik wyrównawczy. Jeszcze ty. Jedno musi mi zapalarę. Zobacz, antenę znalazłem. Porządek wczoraj robiłem w kontenerze. Odgruzowałem go w końcu. To jest ta, co w busie lata. Aha, tam co żeśmy w Gorzowie tu jest. No. Tam się dostał, bo to kurde. To ja z tobą byłem? Ty, to ja cały czas to ja źle mówiłem. To ty dobrze mówiłeś, że ty nie wiesz gdzie, bo ty nie byłeś ze mną po nią. No to my żeśmy razem żeśmy zajeżdżali. Tak. Podwórku. No. To ja nie wiem. W podwórku też byłem z tobą, brat. Też byłeś? No, bo kupowałeś antenę też. Wtedy. To ja nie wiem. Na kwadracie w podwórku, no. Co głośniki mają wszystko sprzęty. No, no to z tobą było. No, a my tą żeśmy kupowali. No mówię, że z nim byłem, to jak z tobą? No z tobą kupowałem jeszcze, że przyjechałeś i jeszcze tu żeś montował. Do busa? No. A to jedną kupię. Pierwszą w takim razie. A tą drugą, bo tej chyba nie mogłeś znaleźć. Powiem wam szczerze. Nie znalazł, tylko że. Teraz znalazłem. Powiem wam szczerze, najlepsze anteny, jakie ja spotkałem w swojej karierze, w swoim życiu, od czasu jak mam auto, działa wszędzie, zawsze i w każdym samochodzie. Rewelacja, naprawdę. Tylko że tutaj musi mieć zasilanie. Znaczy to wiadomo, że musi mieć zasilanie, nie? Tu wiadomo. Ma sucha i zasilanko. Będzie smalić biber dzisiaj, nie? Biber. Zobaczcie, to już było pokazane również, ale w taki sposób zabezpieczajcie sobie styropian przed resztą prac, przed pozostałymi etapami, bo niestety zostanie uszkodzone. Tak samo folia kubełkowa bez tych listew mija się z celem, żeby ją montować. No i tyle. Zabijamy sobie, kiedyś kładliśmy deski na początku, ale teraz jeszcze zabijamy palikami, bo często gęsto ta deska jednak spadała. Zabite palikami do końca budowy. Mamy święty spokój, że nic się tutaj nie wydarzy z tym. Ktoś ostatnio z was pisał, że już tam upominają się mocno. Nie mam czasu, naprawdę nie słucham wiadomości, nie mam czasu, żeby obejrzeć nawet to, co w koparce słyszę teraz tylko. To powiem wam, że chcą, żeby też mienie Żydom oddać, nie? To niech nam pierszkopy reparacje jakieś dadzą siano, czy tam, nie wiem, dla mnie mogą nam złoto dać nawet. Cały pociąg złota za drugą wojnę światową, a zobaczycie, że oni się będą srali przed tymi Stanami. Znowu lachę im będą robić za to, żeby tylko tego nie zrobili i tak dalej. A my jakoś kurczę nic nie dostaliśmy od szkopów, a też się nam należy. Jak psu Buda, jeszcze dużo bardziej niż Żydom od nas. Takie jest moje zdanie. Ale znowu Sikorski na kolana, zegareczek złoty i będziesz robił znowu Amerykańcom. Zresztą ty masz obywatelstwo ich drugie, to ty sobie możesz pozwolić. Swojemu będziesz robił. Studzienki przestawić, którą już kiedyś przestawiłem, no i tego szerszenia z tyłu jeszcze mam za sobą. Ta działka jest aż dopo.
jest dużo tej działki niewykorzystanej, no bo nie sposób tutaj nawieźć teraz, nie wiem, setki metrów sześciennych ziemi. Nie, mija się to z celem. Ale i tak się zrobiła działeczka na poetów, jedna z większych. To jest paradoks tego osiedla. Kiedyś tak dzielili w PRL-u. Tutaj działki mają po 400 metrów, to są już spore działki. Spore działki. Muszę na Gorzów lecieć, ale jeszcze wcześniej zaraz przywiozę kanalizę, tylko dzisiaj do zrobienia mamy tak, ogrodzenie, tak jak wam mówiłem, jak już będzie zrobiona ta, ale w nowym miejscu je puszczamy, ogrodzenie, kanaliza i przygotowanie pod lanie betonu, całość. Ja przy okazji przywiozę paliwo, bo się skończyło do tych naszych różnych narzędzi, a zaraz wiertnica będzie szła w ruch. W tym czasie Paweł zrobi ogrodzenie, słupki wkopuje. Jak przyjadę, pomogę mu, skończymy. Myślę, że z 3 godziny mi zejdzie. Cześć wam w dzisiejszym dniu. Muzyka dla mych uszów pojechała. Tu trzeba uważać, bo to gdzie beton był wylany. Z kamieniami popieprzonymi. Tutaj sobie wyrównam, czy widzicie, płynie poziomką, żeby nie było. Opie, jaką bluzę mam, opie. Rękawy poobdzierane z tego, kurwa, na szmaty poszły. Burżuazja. Nie no, tutaj na razie idzie dobrze, ci powiem. Kawałek stary Rambo 8 teraz. Nie ma lipy. Trafi się taka penera i już poziom mi ucieka też. Dlatego to jest minus tego wszystkiego, powiem wam szczerze. Tutaj biceps, kurde.
i tak sobie jadę. I oto to tak to wygląda. Ja muszę na Gorzów lecieć, ale jeszcze wcześniej zaraz przywiozę kanalizę, tylko dzisiaj do zrobienia mamy tak, ogrodzenie, tak jak wam mówiłem, jak już będzie zrobiona ta, ale w nowym miejscu je puszczamy, ogrodzenie, kanaliza i przygotowanie pod lanie betonu, całość. Ja przy okazji przywiozę paliwo, bo się skończyło do tych naszych różnych narzędzi, a zaraz wiertnica będzie szła w ruch. W tym czasie Paweł zrobi ogrodzenie, słupki wkopuje. Jak przyjadę, pomogę mu, skończymy. Myślę, że z 3 godziny mi zejdzie. Ja lecę na Gorzów, ale chyba zabiorę chłopakom jeszcze samochód w hurtowni, bo dzwonił do mnie koc Łukasz, że jednak podrzucą nam, bo czasu nie mieli, bo mają wiecznie ruch. Ale pojadę jednak busem, bo może się okazać, że wezmę przy okazji Mousery. Ale nie, gościu miał mi oddzwonić, zapomniałem, ja pierdziele. To nie muszę jechać busem w takim razie, bo jadę kupić też łatę wibracyjną między innymi. Trójkę w końcu, no trzeba też iść do przodu. Tak więc wezmę łatę. Ale wezmę od chłopaków busa jednak. Wezmę busa, bo może akurat trafię gdzieś Mousery, to bym za jednym zamachem zrobił. Zresztą zaraz zadzwonię, bo jest tylko w dwóch miejscach w Gorzowie. Wczoraj jeden nie miał, drugi miał mi oddzwonić, nie oddzwonił. Zaraz na niego oddzwonię i decyzję podejmę wtedy dopiero. Czyli za chwilę. Jednak nie ma, czyli jadę jeepem, bo bus się przyda chłopakom tutaj. Wszystko jest, tak więc lecę po łatę. I jeszcze dwie rzeczy załatwić przy okazji. Myślę, że dwie godzinki, bo to w Santoku chyba mają skład, z tego co pamiętam. No i od razu chcę też zajechać do chłopaka od hydrauliki, tego co mi te złączki sprzedał, bo chcę kupić jeszcze i przerobić do wideł, żeby to było już wszystko, żebym miał w jednym rozmiarze, w jednym standardzie, ale muszę też do kontenera podjechać jeepa, powietrze dopuścić do kół, bo z tyłu już mi wyskakuje na wyświetlaczu od paru dni, że jest coś, nie, że za mało powietrza. Ja widzę, że prawie tył, aż na oko już widać, że jest zbyt mało tego powietrza. To gdzie ja mam? Tu jest. Tu jest i tu jest. Ale mnie szalenie chciał zaatakować. Się wystraszyłem. Muszę większą sprężarkę sobie do kontenera kupić, a ta pójdzie na stałe do busa. Ale sprężarki do oszklenia dzisiaj nie wcisnę ze sobą. Zobaczcie, aż jak mało. Jeden. Ona jest chyba z prądu odłączona. Albo i nie. Chyba tak, bo nie włączyła się. A, jedna. Dobra, stykło. Wydała. Pewnie już kawa dzwoni. Nie bój się, Niunia. My jedziemy po kanalizę. Smady dupą mi wyjdą na nas. Predyspozycje dostaliśmy. Kurde, nie ma czym się odezwać. Lepiej nie mógł zapadkować garaż, jak skurczy syna. Kurwa, stanie na środku cieć jeden z drugim. A jestem wulgarny, nie Paweł? Nie martw się. Też będziesz miał tak. Przecież tam zaparkowałem, co on tu robi? Co? 307.
widać mu nowsze ząb. Raz, że po masce, drugi raz po tym. Moje BMW pojechało, dał nowi umyć, a on ten, se jeździ. O, hydrant nawet jest, ty patrz, panie. Tak, ale chyba odnowiony, nie? Przymknę sobie szybkę, bo trochę mi zawiewa. Człowiek i tak jest, no, zetnij bardziej. I jeszcze na telefonie sieć, no. Już, już. I mandat! No, pakujemy wąkę do Niemiec, wjedziemy. Ciężko mi się mówi, ciężko oddycha. Kurde, nos mam tak zawalony. Skręcaj, skręcaj. Ło, opie. Cześć. No i także jedziemy sobie po kanaliskę. Na środku mógł stanąć z tym kurwa autem. Dałem jeden. No nie wiem, kurde, tak blisko mają tyle miejsca. Chodnikiem za będę musiał jeździć. Zamówienie złożyć, niech nam przygotują teraz szybko, prędko i co, będziemy się jeszcze widzieć. My jedziemy teraz do drugiej hutowni, bo wszystkiego nie mamy. Także co jest? Czuć ta dwójka, nie? Także lecimy na następną hutownię i w ogóle, nie? Tam zobaczymy, czy mamy, bo brakują nam kolanka, że będziemy widzieć się i słyszeć jeszcze. Wracamy z drugiej hutowni. Oczywiście było, ale nie wszystko. To już jest druga hutownia, w której nie ma tylu rzeczy, co potrzeba nam. Nic, jedziemy na plac, na teren budowy, zobaczymy, bo jest do przodu i tak, ale wiecie, lepiej mieć więcej niż mniej. Tego wszystkiego. Tam nawet nie jadę. Co zaczynamy robić z Pawłem kanalizę, walczyć z kanalizą. Tak, tak, tam mamy, nawet jest płyn do tego. Ten gdzieś tam leży, nawet ten specjalny płyn do. Ale Ludwik to jest sprawdzony i najlepszy. Także będziemy widzieć się i słyszeć jeszcze. My z Pawłem robimy kanalizę, Wiktor równa. No Paweł, weź tam chluśnij. Co, osadzenie na przykład jednego kolanka nie będzie widać, kurde. Ciężko, żeby było widać. No. O, poszła woda, jak pięknie. No i dajemy kubek. Tam Paweł ma taki kubeczek, on ma 200 ml. Może i nawet nie, ten po kawie. Czyli spadek mamy zachowany i na każdym tym sobie sprawdzamy, czy mamy zachowany spadek i od razu, bo tu jest trochę inna budowa, także my lecimy dalej, bo z kamerą na głowie i ten to mi też to przeszkadza, chcę szybko to zrobić, żeby z budowy na budowę coraz szybciej nam szło z Pawłem. No i tak mamy zrobione, tu też będzie kanaliza. Kurczę, kowulec jednak dzwonił, nie ma kolan. Tam gdzie zawsze bierzemy u koca 45. Dlatego trzeba gdzie indziej kołować. Powiedziałem, żeby podjechał do pecu. Ja lecę teraz przez żużlówkę, ale jeszcze zadzwonię.
Nie było jeszcze okazji wam powiedzieć, ale planuję jutro zalać chudziaka i ten temat zapomnieć, tą budowę na razie. Do czasu jak porobimy to, co jest do zrobienia. Dzwoniłem o beton, jest szansa jutro na fajrant. Znaczy jest szansa, no chyba lejemy jutro na fajrant, ich fajrant, nie nasz. Bo ja bym chciał dzisiaj jak najwięcej zrobić, już prawie mówiłem, żeby jeszcze chłopakom nie mówił, żeby stresu nie było niepotrzebnego, ale on już wie. A ja kupię dzisiaj też 3-metrową tą wibracyjną łatę Hondy, spalinówkę, bo i tak jeszcze zrobimy to na prowadzeniach. Normalnie na prowadzeniach, ale żeby lżej się ściągało kawie i żeby się zaczął do tego przyzwyczajać, żeby już złapał, jak to wszystko idzie, tu będzie dużo łatwiej na tym. No myślę, że to się sprawdzi super. No niemniej jednak te budowy na Jabłonkowej, no to już będę chciał zrobić pierwszy raz bez prowadzeń. Tak więc, żeby tam już beton lać do lasera, muszę tylko łatę sobie kupić, bo laser mamy, beton do lasera, jest na stylu, że to wystarczy już taka ilość ludzi, że można to zrobić, zobaczymy, tam zrobimy test, na moją odpowiedzialność oczywiście, myślę, że będzie dobrze, zobaczymy zresztą co to za łata, ale trójkę chcę kupić, czyli 3 metry szeroką, bo przy mechanicznym ściąganiu będzie dużo prościej, tak, wibracje zrobią robotę, kawa nie będzie musiał tego fizycznie łapami ciągnąć, tak jak zawsze, niemniej jednak tutaj jeszcze zrobimy prowadzenia. Mają dzwonić chłopaki, jak nie będzie w tamtej hurtowni drugiej, to mają dzwonić dalej, będziemy myśleli, jeżeli chodzi o kolana 45 stopni. Czyli dosyć ambitnie dzisiaj, chociaż z drugiej strony już jest sporo zrobione, tam już jest zawibrowane całkowicie na dwa razy. Wiktor już ściąga te części parceli, w których nie będzie kanalizy, tak więc może śmiało je ściągać. Ogrodzenie zrobić to jest pikuś, no niemniej jednak do tej 18 mamy sporo czasu, bo mamy godzinę 9:47 dopiero jak startuje na Gorzów. Zobaczymy, jak już na Santok muszę jechać, jeszcze muszę zajechać tam do tego chłopaka od tej hydrauliki. Dobra, z hydrauliki to co potrzebowałem mam, z łączki. Dogadałem też remont siłownika tego z Mecalaka, co cieknie. Mówił, obejrzał parę naszych filmów. Dobra, przyjedź, zrobimy. Tak załatwiłem, dogadałem, że jak zadzwonię, oczywiście nie będę jechał z marszu, zadzwonię i wtedy mówi, zadzwonisz, przyjedziesz, zrobimy na miejscu od ręki. Jeżeli nie będzie nic trzeba dorabiać, szczelek czy nakrętek, w zależności od tego, jakie uszkodzenie. Mi tylko cieknie na tłoczysku, tak więc nie powinno być źle. Mówi, zrobimy na miejscu, nagrasz sobie film, jak będziesz chciał. Ja jestem również bardzo happy z tego powodu, bo jak rozwiozę chłopakom w poniedzieli zaraz, bloczki na Jabłonkowej, no to będzie przerwa chwilę na Mecalaka, tak więc będzie okazja, żeby go podrzucić tutaj, myślę. Kawulec, fura nowa czeka. A tam jeszcze nie byliście? Nie. No to z tego trzeba iść tam, nie? Nie przeszkadzaj, robimy. Tu stąd uciekasz trójnikiem tam, pamiętaj, nie zapomnij. Tak, tylko my najpierw se tu robimy. Dobra, dobra. Myślałem, żeśmy tak zrobili, żebyśmy wiedzieli tu spadek, bo dobra, okej, okay, spoko jest. A tam już macie? Tak. Aha, to tu już koniec, jadę po ten. Redukcja, tak? Redukcja, no tak. 160 na 110. Bo tutaj polecimy trójnikiem, nie? No. I tu jest jeden punkt, i tu jest drugi. To no i trójnik. Na koniec idziesz trójnik, za trójnikiem od razu możesz dać redukcję i z wąski. I ze 110, tak. Ale smarzy, w aucie się nie czuło tak. No, 250 kupiłem, 2,5. Kawa, wiesz co zrobimy? Ej, zrobię z łaty taką wąską 70 na fundamenty. Te vibro się będzie zakładało, tylko że to ciężkie do tamtego może być. Dobra, trzeba poskładać to w kupę. Do kupy, a nie w kupę. Wytłumaczył mi co jak. 3 lata gwarancji na silnik. Nie, to musi być w prawo, a nie w lewo. W takim razie to musi być tu. Panie dzieju, żeby kierownica się zrobiła. Trzeba zalać olejem go jeszcze.
Ty! Się nie zapominaj! Dobra, kierownica gotowa. Czerwony do czerwonego, żeby się nie machnąć. To jest coś nie tego w takim razie. Czarny do czarnego. Są dwa męskie. Popieprzone są. Czerwony do czerwonego i są w czerwonym dwa żeńskie. A czarny do... Właściwie to nie ma znaczenia, to tylko robi obwód. Zamknięcie. Dobra, zaraz zobaczymy. Musi tak być. To tylko robi odcięcie zapłonu. Gdzie jest? Tu jest paczka, a na siedzeniu masz list. List? Mówiłem ostatnio o wiadrach niebieskich, że w Myśliborzu nie ma. To mamy w gratisie. Dziękuję bardzo. Z całą pewnością się przydadzą i zarobią kilkadziesiąt tysięcy złotych te wiadra. Fil. Filter? Ja teraz nie mam zbytnio aż tyle czasu, żeby to, ale pojadę sobie, teraz odbiję, zrobię sobie przymiar na, tym, na ten rozstaw z tej oryginalnej łaty listwy, na tą wąską, którą będę chciał zrobić do fundamentów. Pojadę sobie na sklejce, zrobię przymiar taki sam, przewiercę, żeby było. Czyli to muszę zabrać. Mieli węższe, metrowe, ale metrowa kosztuje 900 zł. Jak ja mam metrową kupić 900 zł i obciąć, to ja wolę z łaty za 5 dych zrobić takie coś. Tym bardziej, że są z nieudanego wcześniejszego pomysłu. 8 listew zostało, od razu zawiozę do hurtowni. Oddam i będzie mógł jechać inwestor rozliczyć ten temat. 8 listew. Patrzcie, co mam, zimniutki. Chłopaki! Kto chce? Kto chce? Zimniutki? Kto pierwszy, ten lepszy? Ej! Kto pierwszy, ten lepszy? Jeden jest tylko! Jogi stawy ma rozrypane. Ale nie musisz im oddawać. Nie musisz im oddawać, jak chcesz, to sobie wypij. A spróbuj im nie dać tylko, kurde. Dobra, lecę, wytnę w sklejce. Zostawię sobie już przymiar i w wolnej chwili to ogarnę. Mamy z chłopakami tamtą parcelę zakończoną. Cymcyrymcym analizę. I tutaj robimy teraz. Ostateczna kanaliza. To będę musiał zjechać. Nie, ja muszę to szpadlem, bo mi jest tym niewygodnie. Kamionki się trafiają. Słońce daje jak nie wiem co. Nawet widać czerwone barwy. Polska biało-czerwoni. Kawa biało-czerwony. Z mlekiem.
Dobra. Dotąd będzie kanaliska. O. Kledzika sobie odsuwam. Oczywiście. Widać, jakie kamony są. Ciężko mi się oddycha, kurde. Nos zapchany. Zaraz łopatą zrobię spadeczek, tu cymergi, mergi, tu mamy punkt i tu. Co to tam się dzieje za płotem? Ale fajna ty! Krowa przyszła. Skąd ona? Gdzie było, że uciekła? Jaką ma? Mućka! Jak się do mućki woła? Krasula! Taś! Krasula! To byk jest! Gdzie byk? No rogi ma. No i co? Tytki ma. Co tam, trawka dobra? To młoda krasula chyba. Dobra. Nie, nie, ty odejdź. Już tak się nie zdejmuje we dwóch. Ta, sam będziesz dźwigał znowu. Nie, nie, bo się we dwóch nie zdejmuje tego. To jest ten. Ale ona waży. Do podłączania? Odejdź. Ja wiem, wiem, ale proszę. Odejdź. O fuck, ten pieprzony pył. Suporka. Podejdź trochę i zostaw ją bliżej. Tu ją wypsikam już. Takie podjazdy powinieneś mieć, jak będziesz tam miał już. Tam sobie zrobimy na płasko, że będzie. Uważaj. Odejdź stąd teraz, bo to ja będzie pod wiatr. Wiesz, co się będzie działo, nie? Jak jechałem właśnie o tym. Tu masz tego, Łukasz. Aha, dobra. To poczekaj, bo któryś wziął, obwinął sobie dookoła jak kogut. No, kogut się do końca nie nauczył tego. No. Kogutowi można było pokazywać, zwijaj po naszemu. To jest nasze, zwijaj po naszemu, mamy na to patent. I tak zwijał po swojemu. Milion razy było mówione i milion razy było robione po swojemu. Dobra. To masz włącznik? Włącznik trzeba będzie zrobić. A jest włącznik na wzór? Nie wiem, tym kablem zrobili, a ja wiem, ale tu masz, ten... Tu masz całą kostkę. Ale on jest, ona jest, tak? Całą puszkę byś musiał chyba kupić. Dobra, dobra, spoko, ja sobie to rozbiorę. Bo tu jest poizolowane, nie wiem co to było. Bo ja załatwiłem kawa piaskowanie, wiesz? Aha. Tylko będziesz mi to musiał, pomożesz mi to wrzucić, jak ja to rozbiorę już. No to jak rozbierzesz, to będziesz miał lekkie, panie. No to co tu tyle waży? No rama. Silnik. Gdzie silnik? Silniki są ciężkie, Łukasz. Silnik nie waży dużo, kawulec. No mówię ci. No mniejsza o to. Mniejsza z tym, ważne, że ten. Trzeba to zrobić teraz przed murowaniami, bo... Tu masz, ci kładę ten. Dobra. Wsio? Nie wiem, czy potrzebujesz, wszystko masz? Idziesz na kawkę? A daj, zrób tą tam. To chodź ci zrobię. Łukasz, ci nie wejdę, bo piachu mam w butach strasznie. No to ściągniesz buty. A to ten, właśnie w skarpety mi nadchodziły. A to połóż ty. Co? To ja muszę wysłać, to jest ten, co wrócił, chłopie, od koparki. Tak?
O, dobrze, że ten. Gdzieś tu wrzuciłem skrecza. Dawaj. Zawiń mi to od razu. Dobra, zawiniemy zaraz na spokojnie. To? Kanaliza gotowa. Ale dzisiaj nie uda się chyba ściągnąć całości. Jeden nie wejdzie. Co? Jeden nie wejdzie.